Widzisz tutaj coś ukrytego? Piękna tapeta Arquela. Piękna. Partiatik! Live. Dobra, zobaczmy. 10 szpilki w mundurach. W sierpniu 2019 pewne konto na Twitterze opublikowało zdjęcie, które rzekomo pokazywało, jak chińscy żołnierze utrzymują postawę, umieszczając szpilkę lub igłę w kołnierzu munduru, puchają, tak aby czubkiem potem skierowana była w stronę szyi. Zdjęcie zostało zrobione w Pekinie w lutym 2012 i przedstawia chińskiego policjanta paramilitarnego, przygotowującego się do ogólnochińskiego kongresu ludowego. Chociaż jest to autentyczne zdjęcie szpilki używanej do korygowania postawy, nie jest to metoda szkolenia, którą muszą znosić wszyscy żołnierze. Jest to środek naprawczy dla żołnierzy, których postawy nie odpowiadają standardom. Żołnierze ćwiczyli przez niekończące się godziny, aby trzymać wyposażenie dokładnie na tym samym poziomie. Zdjęcia pokazywały również ich instruktorów trzymających nitki jako prowadnice lub wbijających igły w kołnierze koszul żołnierzy, skierowane na ich szyję, aby poprawić złą postawę. 9. Przymusowe eksmisje w Chinach. Przymusowe eksmisje w Chińskiej Republice Ludowej odnoszą się do praktyki przymusowych rekwizycji ziem od obywateli, zwykle w celu zrobienia miejsca na projekty rozwojowe. To nie jest normalne tam? W niektórych przypadkach władze rządowe współpracują z prywatnymi deweloperami. Miało być absurdalne. W celu przejęcia gruntów od mieszkańców wsi za odszkodowaniem niższym od ceny rynkowej. W wielu przypadkach zamiast rekompensaty pieniężnej lub oprócz rekompensaty pieniężnej oferuje się im również mieszkania zastępcze. Nie ma tak wszędzie. W zachodnich krajach, znaczy w dzisiejszych czasach, no to odkupują. Odkupuje się ziemię, a nie, że zabiera. Ale on gada tu też coś o rekompensatach. Przymusowe eksmisje są szczególnie powszechne na obszarach wiejskich i są głównym źródłem niepokojów i protestów społecznych. Podstawowe założenia prawa własności są radykalnie różne w prawie chińskim niż w większości krajów zachodnich. Chiński rząd może legalnie wywłaszczać grunty na rzecz dobra publicznego. Państwo może przymusowo eksmitować lokatorów i pozbawić praw właścicieli i najemców po zapłaceniu odszkodowania. Ile odszkodowania jest? To wywłaszczenie gruntu w celu sprzedaży osobie prywatnej lub firmie. Chociaż przymusowe... Teraz pytanie, czy w Chinach mieszkania... Jest taki handel, powiedzmy, wolny rynek w mieszkaniach, bo jak nie i państwo ustala ceny, to jak cię wywłaszczą i dadzą te państwowe ceny, czyli pewnie ułamek tego, co naprawdę jest warte mieszkanie, to grosze ci dadzą. No to serio, to jest popieprzone. Trochę jest straszne. Eksmisje mają miejsce w całych Chinach, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Istnieje kilka godnych uwag i przykładów. Powiedział ceny rynkowej? Ludzi. Na przykład w samym Szanghaju w latach 1993-2003. Można się nie zgodzić, ale to Chiny. Eksmitowano ponad 2,5 miliona ludzi. Natomiast podczas przygotowań do Igrzysk Warszawę. Olimpijskich w Pekinie w 2008 eksmitowano łącznie około 1,5 miliona osób. 8. W Chinach istnieje możliwość wynajęcia dziewczyny. W Chinach rozkwita biznes agencji wypożyczających narzeczone kawalerom, którzy mają dość nagabywania rodziców, domagających się znalezienia przez nich partnerki życiowej. Agencje zajmujące się wynajmowaniem narzeczonych za jeden dzień ich pracy inkasują co najmniej 1000 juanów, czyli nieco ponad $150. Usługa ta obejmuje jedynie towarzystwo dziewczyny. Wynajmujący nie powinni liczyć nawet na to, że będą mogli złapać ją za rękę, podkreśla przedstawiciel. Czekaj, po co on się wynajmuje, bo nie rozumiem. Jednej z takich firm. Tak w drogo. Chinach co prawda żyje bardzo dużo ludzi, ale ze względu na odgórne ograniczenia co do liczby potomstwa, są to głównie mężczyźni. Nic więc dziwnego, że faceci muszą walczyć o partnerki, a dziewczyny zasypywane są ofertami matrymonialnymi. W takich warunkach naprawdę trudno się odnaleźć. Rodzice młodych Chińczyków nie chcą jednak słyszeć o ewentualnych trudnościach i domagają się, aby ich potomkowie wreszcie odnaleźli drugą połówkę. Jest to szczególnie ważne w okresie świątecznym. Chiński Nowy Rok... Czyli oni wynajmują dziewczyny, żeby rodzice się nie dopieprzali, że są samotni. A jest tam mało dziewczyn, więc one na tym żerują. Ciekawe w sumie. Ja pierdzielę.
przypada według naszego kalendarza pod koniec stycznia lub w lutym. W tamtejszej kulturze to okres spędzany w gronie najbliższych, a jednocześnie najlepszy moment na przedstawienie swojego partnera rodzinie. W związku z tym nie brakuje ofert dla zdesperowanych Chińczyków, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić otoczeniu, że wcale nie są dziwni i niezaradni. W internecie kwitnie wynajem Wcale nie są dziwni i jednocześnie wynajmują za $150 babę, na którą ja nawet ciekawe, czy w ogóle spojrzeć mogą. Czy to już jest wbrew regulaminowi tego wynajęcia? Bo tam gadał, że za rękę nie można iść, bo to już jest ponad. To już chłopy. Nie są dziwi, więc to normalni ludzie. Kochanych, z którymi można spędzić noworoczne ferie. W Polsce by to przeszło? Jak? 7. System zaufania społecznego. Jest to krajowy system oceny obywateli opracowany i wprowadzony przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Elo, tylko że IRL, jakie masz elo? Miał objąć 1,3 miliarda Chińczyków. Używany w mediach zachodnich skrót SCS pochodzi od angielskich słów Social Credit System. W języku polskim określenie to tłumaczy się jako system zaufania społecznego lub system wiarygodności społecznej. Słowo kredyt zawarte w określeniu jak się to farmi? System jest tłumaczeniem chińskiego terminu. W Chinach można ostro grindować. Pierwotnie oznaczało bycie godnym zaufania i uczciwym człowiekiem. System przyznaje każdy każdemu ma swój kod QR? Czyli każdy jest hitmanem w Chinach? Hitman miał kod swój. Ustaloną odgórnie liczbę punktów obywatel może stracić lub zyskać punkty w zależności od podejmowanych przez niego aktywności. Zgodnie z założeniami programu punkty śmieci do kosza wyrzucasz i za to punkty? Za segregowanie śmieci, płacenie rachunków w terminie i działalność punkty charytatywną. Odejmuje się za wykroczenia, przestępstwa, mandaty, nadmierne używanie gier komputerowych ty, a ten i posiadanie to kto? Nie znajomych wiadomo z niskim rankiem. Czekaj, nie można w gry grać? Przecież Chińczycy są dobrzy w gry. To chyba niedobrze im idzie grindowanie tych punktów. Terminie i działalność charytatywną. Odejmuje się za wykroczenia, przestępstwa, mandaty, nadmierne używanie gier komputerowych i posiadanie znajomych z niskim rankingiem. System podzielił obywateli na 4 główne grupy: A, B, C i D. Niektóre aktywności, np. uzyskanie tytułu naukowego lub otrzymanie kredytu, nie są możliwe dla obywateli niższej grupy. Obywatele posiadają. O, serio? A, B, C i D. Niektóre aktywności, na przykład uzyskanie tytułu naukowego lub otrzymanie kredytu, nie są możliwe dla obywateli niższej grupy. Obywatele posiadający najwyższą punktację otrzymują profity, na przykład zniżki na energię elektryczną oraz pierwszeństwo w przyjęciu do szpitala. Należący do niższych grup nie mogą uzyskać paszportu ani zajmować kierowniczych stanowisk. Wszystkie dane obywateli zebrane w ty, trochę porypany ten system, tak szczerze. Fake komuna? No jak każda. W ramach projektu są zgromadzone na rządowych serwerach. Do oceny obywateli używa się również treści opublikowanych przez nich w internecie, w tym w serwisach społecznościowych oraz analizy piszesz historii ich aktywności w sieci oraz dokąd. Ile mogą te dzieci grać w gry? Wykonywanych przez nich również treści opublikowanych przez nich w internecie, w tym dziennie w serwisach społecznościowych oraz analizy historii ich aktywności w sieci oraz dokonywanych przez nich zakupów internetowych. 6. Czyli całe twoje życie jest pod totalną lupą? Jakiś bot, jakiś system decyduje o tym, co będziesz mógł? Czyli tam AI już jakby rządzi tym krajem? Zrównano tak góry, by świecie zrobić miejsce na miasto. Deweloperzy w Chinach dosłownie przenoszą góry, aby zapewnić budowę kolejnego dużego projektu. Jeden z co? Największych projektów tego typu rozpoczął się w kwietniu 2012 w Yan w prowincji Shaanxi. RNG gdzie celem decyduje było podwojenie powierzchni miasta przez utworzenie dodatkowych niemal 80 km kwadratowych terenu. Lokalni urzędnicy spodziewali się, że projekt przyniesie miliardy juanów ze sprzedaży lub dzierżawy nowej ziemi i oszczędzenia gruntów rolnych w innych częściach kraju, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wykorzystywane pod zabudowę. Usuwanie gór odbywało się już wcześniej na świecie, zwłaszcza w kopalniach odkrywkowych we wschodnich Stanach Zjednoczonych, ale nic wcześniej nie zostało wykonane na skalę chińskich robót ziemnych. Planowana metropolia zwana nowym obszarem Lanzhou będzie znajdować się 50 mil od stolicy prowincji Lanzhou.
Wypełnione wieżowcami, parkami, a nawet plażami, przyszłe centrum miejskie zajmie ponad 15 km kwadratowych ziemi, a jego budowa będzie kosztować deweloperów kolejne 11 miliardów dolarów. Chociaż projekt został zatwierdzony przez Chińską Radę Stanową i podobno zwiększy produkt krajowy brutto regionu do 43 miliardów dolarów do 2030, istnieją poważne obawy związane z budową nowego obszaru. Według Światowej Organizacji Zdrowia miasto ma już największe zanieczyszczenie w całych Chinach, a w związku z rozbudową metropolii problem również się powiększa. Jest wideo, jak G2 było w Chinach i chłop chyba jakieś teorie spiskowe głosi, bo w wideo nie widziałem takich systemów. Ale G2 pojechało do Chin, to nie wiem, to oni nie są Chińczykami, jak przyjadą do Chin przecież. To czemu mieliby podlegać pod te systemy? Przecież oni za jakiś czas wrócą do siebie. To są w pewnym sensie turyści. Czemu mieliby podlegać pod ten system? Większy. 5. Polityka jednego dziecka. To polityka kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej. Zainspirowany ówczesnymi ruchami antypopulacyjnymi, rząd chiński wprowadził politykę w 1977 roku w celu złagodzenia problemów społecznych, ekonomicznych i problemów ochrony środowiska w Chinach, twierdząc, że polityka miała zapobiec ponad 250 milionom urodzeń. Dobrze, że ja nie mam. Limit dziecka był stanowczo egzekwowany na obszarach miejskich, ale stopień faktycznej realizacji wahał się w zależności od miejsca. W większości obszarów wiejskich rodziny miały prawo wnioskować o zgodę na drugie dziecko, jeśli pierwsze było dziewczynką. Rodzenie nadliczbowej liczby dzieci powodowało duże grzywny. Rodzice naruszający zasady polityki byli zobowiązani do zapłaty kar pieniężnych i mogli być pozbawieni... Szukista za 6 lat, witam. Witam, witam. Premii w miejscu pracy. Jednak w 2012 roku po raz pierwszy odnotowano w Chinach spadek ludności w wieku produkcyjnym. W związku z tym od listopada 2013, gdy jedno z rodziców było jedynakiem, para mogła mieć dwoje dzieci. Zgodę na drugie dziecko wydawano w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany wprowadzono z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa chińskiego, jednak zainteresowanie posiadaniem drugiego dziecka okazało się małe, głównie ze względu na duże koszty wychowania dziecka oraz niechęć do rezygnacji z kariery zawodowej. Chiński rząd oszacował, że dzięki polityce jednego dziecka urodziło się około 300 milionów mniej dzieci w okresie około 30 lat obowiązujących przepisów. 4. Kampania czterech szkodników. Czyli inaczej zwalczanie czterech plag. Kampania społeczno-polityczna wprowadzona w życie w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1958-1962 była jednym z elementów wielkiego skoku. Polegała na tępieniu szczurów, wróbli, komarów i much, a jej celem było podniesienie... Rząd wymyślił, że wybiją wszystkie muchy, komary w Chinach i tak dalej, wróble, szczury... poziomu higieny w Chinach. Najbardziej kontrowersyjnym elementem kampanii było tępienie wróbli, które według komunistycznych władz miały wyjadać ziarno na zasiew. W efekcie miliony Chińczyków w całym kraju zaczęły tępić te ptaki, przez co na polach rozpleniły się owady, głównie szarańcza, które były dotąd zjadane przez wróble. Szkodniki zniszczyły plony, co przyczyniło się do powiększenia panującej wówczas w Chinach klęski głodu, która w okresie całego wielkiego skoku pochłonęła od 20 do 40 milionów istnień. W 1960 roku zaczęto tępić pluskwy, a dwa lata później kampania została zakończona. 40 milionów ludzi umarło, bo jakiś przygłup na stołku z opasłą mordą wymyślił, że będą akurat wróble zabijać. I 40 milionów ludzi umarło. Czyli to jest popieprzone. Jest przerażające. Chociaż pomysł eliminacji wróbli często cytowany jest przez historyków jako cała Polska umarła tak o. Bo na przykład Kaczyński albo inny polityk powiedziałby, że mamy coś robić. Wszyscy by zaczęli robić to. I cała Polska umiera tak o. Skąd dane mają? Szacunki, zobacz jakie gigantyczna różnica między 20 a 40 aż. Krawy przykład szaleństwa komunistycznej dyktatury, to jednak ukazywanie go w tym kontekście jest znacznym uproszczeniem. Nie Zdaniem znam. Historyków znaczy, znam tego rodzaju zwalczanie szkodników w kolektywistycznych społeczeństwach Dalekiego Wschodu ma niewiele wspólnego z komunizmem. Co?
go w tym kontekście. Pomysł eliminacji wróbli często cytowany jest przez historyków jako jaskrawy przykład szaleństwa komunistycznej dyktatury, to jednak ukazywanie go w tym kontekście jest znacznym uproszczeniem. Zdaniem historyków tego rodzaju zwalczanie szkodników w kolektywistycznych społeczeństwach Dalekiego Wschodu ma niewiele wspólnego z komunizmem. 3. Jedna strefa czasowa. Czemu to ma niewiele wspólnego? To ma bardzo dużego, bo debilne decyzje prowadzące do jeszcze gorszych skutków. To ma bardzo dużo wspólnego. Czemu mówi, że mało? Czas w Chinach jest zgodny z przesunięciem czasu UTC plus 8, czyli 8 godzin przed uniwersalnym czasem koordynowanym, mimo że kraj ten obejmuje prawie 5 geograficznych stref czasowych. Mierząc około 4800 km od wspólnej zachodniej granicy z Pakistanem do Morza Wschodniochińskiego na wschodzie kraju, Chiny obejmują ponad 60 stopni długości geograficznej. Składa się na to 5 idealnych stref czasowych z przesunięciami UTC od plus 5 do plus 9. Czyli mimo jak oni tam żyją? Tutaj jest ta sama godzina co tutaj? Przecież to w ogóle inna pora dnia. W całych Chinach jest utrzymywana jedna i ta sama strefa czasowa. Jeszcze na początku ubiegłego wieku w Chinach obowiązywało 5 stref czasowych, jednakże wiele regionów nie przestrzegało ich dokładnie i używało własnych pomiarów czasu, co prowadziło do chaosu. Tu na przykład, tu, no co za różnica, myszką pokazałem. Pobiję cię w GTA. Zmieniło się to po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Chiny przez cały rok przestrzegają chińskiego czasu standardowego i nie występują żadne zmiany w zegarze czasu letniego. Ze względu na ogromne rozmiary geograficzne chińskiej strefy czasowej, w najbardziej na zachód wysuniętych obszarach kraju południe słoneczne przypada znacznie później niż o 12:00. Na przykład w Kaszgrze w zachodnim Xiangzhou słoneczne południe może mieć miejsce dopiero po 15:00, a na terenach wschodnich południe słoneczne ma z kolei miejsce przed 12:00. Ale popieprzona. Ty jest porypane, to jest popieprzona. 30 milionów ludzi mieszka w jaskiniach. Czemu tak jest? Co? Dobra. Chiński przemysł budowlany, wykorzystujący zaawansowane technologie, mógł przez ostatnią dekadę prężyć swoje potężne muskuły konstrukcyjne w miejscach takich jak Pekin i Szanghaj, ale na przykład kilka... Jedziesz spać, bo 6:00, a tam słońce już świeci. Nie no, ale teraz przecież o 6:00 to też... ...kilometrów dalej w prowincji Shaanxi około 3 miliony ludzi żyje nadal w jaskiniach. Ja te tak proste jaskiniowe domy często rozsiane są po okolicy w małych, trudnych do znalezienia. Wygląda jak rybna w Łodzi. Miałem kiedyś kolegę na rybnej. Taki patus. O, ale podobnie to wyglądało. ...znalezienia skupiskach, gdzie setki jaskiń rozciągają się na kilku różnych poziomach zbocza. Można tam znaleźć całe społeczności złożone wyłącznie z mieszkańców jaskiń. Może to zabrzmieć zabawnie lub obraźliwie, nazywając kogoś jaskiniowcem w XXI wieku, ale biorąc pod uwagę, że większość tych podziemnych, zakopanych mieszkań ma wszystkie udogodnienia nowoczesnych domów, być może w Chinach nie powinno to być traktowane jako obraza. Te domy jaskiniowe nie potrzebują wiele materiałów budowlanych, a ponieważ wzgórza i góry, w których są wykopane, działają przez cały rok jako naturalna izolacja, są w rzeczywistości bardziej energooszczędne niż większość konwencjonalnych domów jednorodzinnych. Ty, ale to w Chinach, nie wiem czy będzie to w filmie, ale są tam miasta takie jakby miasta duchów, że pobudowali bardzo dużo wieżowców i tak dalej i nikt tam totalnie nie mieszka. A jednocześnie ludzie mieszkają w jaskiniach. Nie mogą ci ludzie mieszkać w tych miastach, w tych budynkach, gdzie nikogo totalnie nie ma? Po co to jest? Domy w jaskiniach mają jednak różne wyposażenie w zależności... Ty, ale to zobacz, to wygląda jak... Fajne. ...i od stopnia zamożności mieszkańców. Niektóre mają ogrzewanie, bieżącą wodę oraz kanalizację, inne pozbawione są jakichkolwiek... Po co, jak nikt tam nie mieszka? Właśnie oni by mogli. ...wygód. 1. Mao Zedong miał podarować kobiety Stanom Zjednoczonym. Mao Zedong uznawany jest przez wielu za najgorszego przywódcę Chin w historii. By utrzymać się u władzy, nie wahał się przed niczym. Wielki sternik, jak nazywała go propagandowa prasa, nie robił sobie wiele z klęski głodu. Stan zdrowia rodaków też niezbyt go interesował. Co miał sobie robić, jak on głodny nie chodził, prawda?
Najważniejsze, witam Quinto. Osobisty lekarz zwrócił mu uwagę, że Chińczycy borykają się z puchliną i żółtaczką. Mao odpowiedział: wy lekarze nie macie nic innego do roboty poza straszeniem ludzi. Rewolucja to nie jest herbatka. Powtarzał do końca życia. Już wiesz, co by się działo w dzisiejszych czasach, jak ktoś, kto dużo pisze na Twitterze, przejąłby władzę. On by tak też skomentował. Jakaś klęska akurat, on tak. No i co? Fajnie. Liczył się tylko cel, nawet za cenę niewyobrażalnych poświęceń. Mężczyzna obejmował władzę w Chinach w latach od 1949 do 1950. No rację, Morawiecki też tak gadał. Jestem Żydem. W sensie, premier, wybacz. Grzybiarz dał na Golibordę 5 zł. Dzień dobry, ostatnio byłem na grzybach i zauważyłem, jak jakiś staruch srał w krzakach. Podchodzę bliżej, a tam w domku jeden drugiemu robi. To ja srałem, tak. Jeżeli o to pytasz. 976. Dzięki. I miał za nic wartość człowieka. Kiedyś zaproponował jednemu z amerykańskich polityków bardzo ekscentryczne rozwiązanie. Powiedział podczas rozmowy w 1973 roku: Chiny to bardzo biedny kraj, nie mamy zbyt wiele. To, co mamy w nadmiarze, to kobiety. Więc jeśli chcecie, możemy wam kilka dać. Następnie dodał: mamy za dużo kobiet, rodzą dzieci, a naszych dzieci jest też za dużo. Chcecie nasze Chinki? Możemy dać im wam, nie wiem, nawet 10 milionów. Boże! To jest... Jaki absurdalne to jest. No nie mogę w to uwierzyć. Pytanie, czy to prawdziwe, ale... Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, nie zapomnij polubić. Handel ludźmi na masową skalę? Ale jeżeli rząd to robi, to to nadal handel ludźmi? Właśnie, pytanie. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.